Cześć, dzień dobry. No znów się spotykamy na żeglarskich czwartkach. Dzisiaj zastanawiałem się, czy wybrać się w góry, bo w górach akurat tutaj za mną jest dosyć dużo śniegu, czy może na wodę, ale widzicie, jednak w sercu bardziej mam żeglarstwo, więc dzisiaj wybrałem wodę. I mam dla Was dużą atrakcję, ponieważ chciałem Wam dzisiaj pokazać na żywo, tutaj na tym nagraniu, łódkę klasy 5,5. To jakiś czas temu pokazywałem Wam Fina. Dwa tygodnie temu klasę Star, a dzisiaj łódkę klasy 5,5, na której startujemy razem z Przemkiem i z Simonem od zeszłego roku. Wspaniała łódka. Zobaczcie, tutaj na dziobie właśnie jesteśmy. Płyniemy, testujemy nowe żagle, które wykonane są z włókien węglowych. Masz jest z włókna węglowego również. Na takim jachcie mamy elektronikę, ale bez GPS-u, bo tak mówią przepisy. Tylko prędkość, timer oczywiście i heading, który akurat dzisiaj nie jest skonfigurowany, bo po dłuższej przerwie zeszliśmy na wodę. Ta łódka ma spinnaker, który jest schowany tutaj w tej torbie. Spinnaker bomb przyczepiony do bomu. Pał spinnakera, wszystko do obsługi spinnakera i dużo regulacji. Przejdę na zawietrzną. Przemek akurat teraz steruje i bardzo dobrze mu na to idzie, więc mam tutaj komfortową sytuację. Akurat tam płynie druga łódka, z którą dzisiaj wyszliśmy na trening. Popatrzcie, ile jest tutaj regulacji. Może najpierw pokażę Wam maszt, który jest osadzony tutaj w kokpicie. Regulacji jest co niemiara na tej łódce. Można podnosić foka, obniżać, nawet sztak. To jest w ogóle bardzo ciekawa regulacja, którą można przesunąć do przodu i do tyłu. Nie będę wchodził w szczegóły. Tutaj mamy szoty Genakera, outhaul, obciągacz bomu. Tutaj mamy szoty, fine tune shotów foka. Szoty foka w ogóle tędy wychodzą i jadą na prowadnicy całej, która jest po obu stronach. Tu jest bardzo fajna funkcjonalność. Na kilu, słuchajcie, mamy trim tab. Czyli taką płetwę, która pozwala łódce wędrować w ogóle do góry na halsie. Tutaj jest dosyć dużo wszystkich linek, gdzie mam szoty foka, przepraszam, grota, obciągacz, maszt mogę przesuwać do tyłu. W ogóle łódka jest bardzo fajna. Jeszcze na sam koniec Wam pokażę. Wychylę się, tak jak robi to załoga. Poczekajcie. Za nami motorówka trenerska. Jest ok. O, patrzcie, wywiesiłem się. Przemek, możesz nagrać mnie? Czekaj, o tak, będzie z daleka. Słuchajcie, po krótkiej przerwie technicznej wracam do Was. Pokażę się, jak wywiesza się tutaj załoga i Przemek i Simon, kiedy balastujemy. Powinienem mieć jeszcze harness, ale o, jestem w pasach balastowych. Dzisiaj nie mam odpowiedniego stroju, ale normalnie tak. Tutaj zaczepiamy się linką do burty, do knagi i w ten sposób balastujemy. 100 kg wywieszone na drugą stronę, jest cudownie. Jeszcze tylko wezmę na chwilę telefon, dzięki Przemek, i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Odpadnijmy trochę. O, tak pięknie to się prezentuje. Wybraliśmy kolor granatowy. No, ten tu będzie kijo z wingletem. Na dole mamy też winglet. Tutaj nasza nazwa naszej łódki, Aspire. No właśnie. I Pol 17 na żaglu. Mój szczęśliwy numer.